W poniedziałek 25 września odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Dzierżoniowie, która tradycyjnie podzielona została na dwie części. W pierwszej uroczystej wręczone zostały nagrody i dyplomy laureatom uczestniczącym w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. Głównymi celami tegorocznej 16. edycji ogólnopolskiej kampanii było wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań przez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań i konkursów. Czy relacje dzieci z rodzicami, z wychowawcami i bardzo się cieszę, że to temat trudny. Ja myślę, że nie było to proste, żeby jakoś przygotować swoje prace na ten temat, ale poradziliście sobie. Zwracam się tutaj do uczniów. Bardzo Wam za to dziękuję. Myślę, że w przyszłych latach również możemy na Was liczyć. Będziemy prosili Was, Wasze koleżanki i kolegów o udział w tej akcji. A oczywiście dyrektorów, wychowawców, rodziców również proszę o to, żeby przychylnym okiem patrzyli na tych uczniów, którzy chcą w takich akcjach brać udział. Oczywiście dziękuję serdecznie pracownikom Urzędu Miasta, dziękuję bardzo Wysokiej Radzie, Radnym, że zgadzacie się na to, żebyśmy w tego typu działania brali udział. A oprócz tego, że dla naszych uczniów, dla młodzieży jest to bardzo wychowawcze, bardzo kształcące, to również promuje gminę Dzierżoniów, bo jesteśmy jedną z może niezbyt wielkiej ilości gmin, które w takich działaniach uczestniczą i zawsze miło jest, kiedy organizatorzy dziękują takim certyfikatem, który na pewno zawiśnie w ważnym miejscu w Urzędzie Miasta Dzierżonów. Także jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, a uczniom, którzy brali udział, życzę dużo sukcesów w roku szkolnym 2017-2018. W dalszej części sesji radni podjęli kilka ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta i planowanych inwestycji. Część robocza składa się z 7 projektów uchwał, które będzie Rada Miejska Dzierżoniowa głosowała. Może powiem o tych bardzo istotnych, związanych z inwestycjami na terenie miasta Dzierżoniowa. To są 2 projekty uchwał dotyczące pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Jak Państwo pamiętają, z wywiadów, które były w mediach, już jest robiona inwestycja, będzie robiona inwestycja na ulicy Batalionów Chłopskich. I tutaj przewidziana jest, 2 zadania są tam przewidziane. Pierwsze zadanie to jest przebudowa tej ulicy na moście w ciągu tej ulicy i od ronda do ulicy Wierzbowej. Mówimy o drodze wojewódzkiej 384 Batalionów Chłopskich. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie jest korekta skrzyżowania pomiędzy ulicą Batalionów Chłopskich a ulicą Kopernika. Jak Państwo może pamiętają, zadanie to miało być wykonane w latach 2016-2017. 2017 inwestycja, czyli w tym roku. Jednak przesuwamy to zadanie w zakresie inwestycji budowlanej na rok 2018, z tego względu, że przedłużył się proces prawny pozyskania pozwolenia na budowę od wojewody dolnośląskiego, bo wojewoda wydaje takie pozwolenie.
Niemniej jednak te dotacje, które dostajemy na tę inwestycję, na pierwsze zadanie 745 tysięcy złotych i na drugie zadanie związane z Rodnem również 745 tysięcy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, otrzymamy w przyszłym roku, w 2018 roku. W 2017 będą wykonane projekty budowlane na te dwa zadania. W dalszej części sesji burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na najbliższe lata. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły wrześniową sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa.